Beh, una ludovagi. La sacra. Wszędzie grzybiarze, przechodnie.
może tego nie widać na filmiku, ale czwórka, cały gaz i calutenki czas koło miela praktycznie. Tutaj to latałem po prostu między nierównościami. No. Cały czas koło miela. Na takim, no nie ukrywajmy, no na takim podłożu to nie ma w ogóle przyczepności. Tutaj to tak mi zaczęło rzucać, myślałem, że wylecę trasy, ale... Takie 170 to już to nie jest zabawka, no nie ukrywajmy. Nie bez powodu jest to, tak można powiedzieć, pit do stworzony do startowania w zawodach, nie? Chociaż są bardziej agresywne sprzęty, te Daytony, ewentualnie to takie 170 głowica czterozaworowa i efekt jest jeszcze troszeczkę, no można powiedzieć, bardziej powalający, nie? Chciałem jechać do lasu, żeby troszeczkę tak ponagrywać takich fajnych ujęć, ale no gdzie się nie oglądnę, no tam już jest ktoś, widać ewidentnie kurtałkę. No wszędzie ktoś jest. Wszędzie ktoś jest. No i ewentualnie będziecie mieć tylko taki odcinek, jak to się mniej więcej kręci. Dobra, jesteśmy w garażu. Ojej, kurde, troszeczkę tak, no nie ma się gdzie przejechać, no nie ma gdzie. Zbyt daleko też się nie chce zapuszczać, no samemu to tak trochę głupio. Brat pojechał w góry KTM-em się przejechać, no ja za bardzo tam się z nimi nie będę pchał, bo to same te większe krosy, to z pitem mi się tam nie opłaca i też i tak nie mieli miejsca na to. Tak, no i co? No jak widzicie, no kręci się ładnie. Chociaż jeszcze nie jest dokładnie to, co bym chciał, tak wam powiem. Jeszcze nie jest to, co bym chciał, ponieważ wkurza mnie właśnie przy tych pitach, no ten dół słaby, no. No nie ukrywajmy, no. Jest dół słaby w tych pitach, po prostu jak się tak na wolnych obrotach pojedzie, no to potrafi czasami piernąć i zdechnąć, nie? To jest, mi się wydaje, że spowodowane głównie budową silnika i dlatego inaczej się nie da zrobić. Ewentualnie będę musiał w przyszłości zamontować jakiś moduł ze zmiennym kątem wyprzedzenia zapłonu, tak żeby łatwiej się dało go odpalać i żeby trudniej było go udusić. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle coś pomoże temu silnikowi, ale on jest bardziej stworzony do pałowania, ten silnik. TTRC no jest mocny dół, ale tamten silnik znowu bardziej jest stworzony właśnie do takiej spokojnej jazdy. No. No i tam mam nadzieję, że zaspokoiłem waszą troszeczkę ciekawość, jak to się kręci, jak mu się da manetę do końca. No, wyje ostro i mi się wydaje, no tego na filmiku nie słychać, ale podwójny wydech na DBL Killerze by się przydał, tak żeby było, po to potrzeba mi dwa wydechy, żeby go ściszyć, ale zarazem nie dławić spalinami, nie? Bo DBL Killer go przydławia i żeby miał pełną moc, ale zarazem żeby był cichutki, takie dwa długie wydechy, mogą nawet tutaj trochę wystawać, gdzieś dotąd, takie dwa dłuższe wydechy po dwóch stronach, przydałyby się do tego pita. Mi się wydaje, że wtedy by to jeździło zarąbiście. Tak. Tak właśnie mi się wydaje. No. Marchewki tam od czasu do czasu lecą. No nie ukrywajmy. Muszę troszeczkę zmniejszyć dawkę paliwa, ale to zaraz sprawdzę jeszcze po kolorze świecy, po takim przejeździe, jak ostygnie troszeczkę. Sprawdzę jeszcze po kolorze świecy, jaka tam jest dawka paliwa. Ewentualnie się troszeczkę jeszcze podreguluję, bo wcześniej był na airboxie, a teraz jest na gąbkowym, no i jest troszeczkę inaczej. Tam też podkręciłem mu tak na oko troszeczkę tego paliwa, ale to zobaczymy, jak to będzie po kolorze świecy. To się jeszcze to przereguluje. Dobra, tyle, nie przedłużam, bo za długie odcinki ostatnio u mnie na kanale były, więc tyle. Do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się, hej! 3, 2, 1, go!